tutaj wyjątkowe wydarzenie w tej waszej diecezji, uczczenie krzyża. Czyli, że widzicie państwo, XXI wiek i krzyż, uczczenie krzyża, ciemnota. No. No i oni będą tak podkreślać, że to młodzi ludzie. Przecież to nie o młodych ludzi chodzi, tylko chodzi o jakąś prawdę, prawda? A prawdy w tym nie ma, tak jak i w tej duszy, i w tym krzyżu, w tej trójcy. Nie ma prawdy, bo to są wszystko rzeczy przejęte z pogaństwa. Proszę czytać książkę Śladami Amuletu Wacława Korabiewicza, no to się dowiesz. W niedzielę o godzinie 12 sprawowana będzie uroczysta Eucharystia. Mieszkańcy Krakowa dziś i jutro mogą zobaczyć ponad 800 różnych ras gołębi. Już po raz 60. Krakowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych zorganizował ich wystawę. W tegorocznej edycji bierze udział 65 hodowców. Jednym z najbardziej znanych gołębi w Polsce jest srebrniak polski. Ogólnie istnieje ponad 200 ras tych ptaków. Dużą zasługę w ochronie ginących ras odgrywa krakowski klub, który pracuje nad zachowaniem i odbudową tych najrzadszych. Mówi Stanisław Wójcik, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Gołębi Rasowych i Drogi Uzdolnego. Proszę państwa, Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra będzie zawsze z wami. Nie zdradzimy was, nie oszukamy, no bo Biblia, prawda, szczerość. Konkurs na najbardziej zbliżonego do wzorca gołębia. Boga chci, jeszcze raz Bóg i ojczyzny. Domniemani członkowie islamistycznej organizacji Boko Haram prowadzili w północno-wschodniej Nigerii w noworoczny dzień wieczorem 50 młodych ludzi w wieku od 10 do 23 lat, chcąc zapewne wyszkolić ich na bojowników. Boko Haram przetrzymuje do tej pory ponad 200 młodych licealistów. No to jak oni sami nie chcą, to jak ich wyszkolicie? Roku w stanie Borno. Boko Haram od 2009 roku prowadzi zbrojną walkę o przekształcenie Nigerii lub przynajmniej części terytorium w muzułmańskie państwo uznaniowe, którym by obowiązywało. Ale na siłę się robi różne rzeczy, nie od dziś. W wyniku rebelii w najludniejszych. Ale to chyba samych swoich. Tysiące osób. Oni ich urobią. W początku tego roku. Boko Haram. Znacznie nasilili ataki. I tą informacją kończymy. Ataki się nasilają, proszę państwa. Mówię wam jeszcze raz. Prawda poszła gdzieś. Nie ma prawdy. Biblia w śmietniku. Tutaj, proszę państwa, że nie ma konfliktu, że nie ma ataku, nie ma bomby, nie ma wojny, to żaden sukces. Biblia w śmietniku oznacza, że będzie źle. Biblia w śmietniku to jest regres, a nie progres. Regres. Pierwszej soboty miesiąca. Serdecznie zapraszamy do bycia razem z nami. Bądźcie razem z nami. Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra. 7-8 minut po 14. Zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej. I tak patrzymy, sobota, trzeci dzień stycznia, okres Narodzenia Pańskiego, pierwszy tydzień psalterza, korzystamy z tomu pierwszego, ze strony 355-356 i wydania skróconego również, to są strony 668-670. Zapraszamy już do wspólnej modlitwy. Przyjmowała prysznic hinduski i drzwi otwarte zostawiam, jak coś będzie się działo, krzyknę i wszyscy przybiegną do pomocy. Krzyknę i wszyscy przybiegną mi z pomocy. Prysznic hinduski, mówiłam tej rosze, co tak biega. I świnia się nie myje i się żyje. Świnia się nie myje i się żyje sobie jakoś. Ja mówię, słuchaj, myj się, locho, i ona się zaczęła codziennie myć, a jak raz się nie umyje, to się czuje źle. No i... Te same emocje muszę powiedzieć.
powiedzieć, przeżywają też wręczając, odczytując wyniki, a trzymają, bo nie wiedzą, co jest w środku. To jest emocja. Odczytują nazwiska kolegów, koleżanek, ludzi, z którymi pracowali albo chcieli wypracować. Bardzo emocjonujące przedsięwzięcie. Ja mam nadzieję, że kiedyś uda się zrobić film z backstage'u, tak zwanego tego, co się dzieje na zapleczu Orów. Tam duże emocje. Dariusz Jabłoński potwierdza, dużo emocji. Obgryzane paznokcie nieraz? No, to są naprawdę emocje sięgające czasami do poziomów zupełnie niespodziewanych, na przykład u aktorów, którzy czekają na ogłoszenie najlepszej roli męskiej albo kobiecej. Też szczególnie wśród wręczających, bo u nas to są chyba jedyne nagrody w Polsce, gdzie mamy zasadę żelazną i nieprzekroczoną, że wręczają ją tylko aktorzy. Zresztą robią to honorowo od pierwszej edycji i bardzo jesteśmy im wdzięczni. Natomiast szczególnie panie często błagają kolegów z Prize Waterhouse'u, przez PWC. No dobrze, ale dajcie mi je tworzyć tuż przed wejściem. Ja tak kroki, wtedy już bym mogła otworzyć. Nie, proszę pani, pani będzie już szła na scenę i wtedy dostanie pani kopertę. Także... No to jest prawda, oni dostają kopertę już praktycznie robiąc krok w stronę sceny, dopiero wtedy dostają kopertę do ręki, statuetkę i wychodzą na scenę. Kilkakrotnie zdarzyło się, że odczytywała nazwisko swojego przyjaciela, osoba, która wręczała nagrodę i zmieniła się w tym nazwisku, więc to jest najlepszy dowód, jak wysokie to są emocje, a jednocześnie ja czasami nawet byłem zaskoczony, bo oczywiście już dla nas to są 17 nagrody, więc wydaje nam się, że już wszystko widzieliśmy, chociaż czasami nas zaskakują sytuacje jeszcze raz. Natomiast jak widzimy najlepszych polskich aktorów, którzy mają prawdziwe emocje i to jest... Trena, prawda, którą byśmy ich nie podejrzewali. To są emocje wychodzące całkowicie poza zawód. To są emocje wynikające z tego, że tę nagrodę przyznają ci, którzy na filmie chyba się najlepiej znają, ci, którzy robią te filmy. To są najlepsi polscy filmowcy, zaczynając od mistrza Andrzeja Wajdy, który jest członkiem Akademii od samego początku, od mojej znakomitej poprzedniczki, pierwszej pani prezydent Polskiej Akademii Filmowej, Agnieszki Holland i tak dalej, i tak dalej. Więc dla aktora, czy dla reżysera dostanie chociażby nominacji z rąk reżyserów, to jest ogromny sukces, tym bardziej, że konsekwentnie trzymamy się tej bardzo małej liczby nominacji 3. I te 3 nominacje to było zupełnie co innego, kiedy w konkursie startowało 14 filmów, bo i tak było taki najgorszy polski rok, to nie będę już nawet wspominał, chociaż i tak były najlepsze filmy ostatecznie. A które to było? Który to był rok? To było 2004. Przy okazji których filmów? Cześć Tereska. Cześć Tereska. Robert Glin. Robert Gliński, wiem, że naprawdę powiedział, że życzy polskiemu filmowi, żeby już nigdy ilość kategorii w Orłach nie przewyższała ilości filmów. I w tej chwili ciągle są 3 nominacje, z których dwa filmy to zobaczmy. Za chwilę o tych filmach jeszcze powiemy, ile tych filmów jest i jakie to są tytuły, ale w takim razie chciałam się zapytać, czy nie było jakichś skandali, bo tak myślę sobie, że oczywiście ten sukces, jeśli on pochodzi z tak szacownego i szerokiego grona, to jest bardzo taki nobilitujący, ale z drugiej strony nie ma się na kogo obrazić. Myślę, że na całokształt się obrażano, przynajmniej na początku, ja pamiętam. Teraz to trochę inaczej działa. Teraz to wszyscy wiedzą, że oczywiście mogą nie przyjść na ceremonię, ale wtedy, jeżeli wygrają, o czym nikt im nie powie wcześniej, to stracą być może najlepszy moment w swoim życiu, więc przychodzą. Natomiast na samym początku, ja pamiętam te ceremonie, to wtedy rzeczywiście przekonać znakomitych aktorów bez zapewnienia, że zostaną nagrody, było bardzo trudno. Ale też i czasami jak się udawało przekonać, to później wiedziałem, że wychodzili w bardzo średnim nastroju. Teraz czasami też mają nas tak finte, ale jak powiedział jeden z najlepszych polskich aktorów, tego bardzo cenimy, powiedział, ja już nie wiem, co ja mam zagrać, żeby dostać tego Orła, ale spróbuję jeszcze raz. Także są i takie sytuacje, ale są też sytuacje, i to mamy pełne wspomnienia, organizując te nagrody, bardzo ludzkich sytuacji, takich, które naprawdę budzą, rodzą łzy w oczach wręcz.
Tadeusz Chemicki, ja tego nigdy nie zapomnę, który dostał nagrodę za osiągnięcia życia. Na scenie powiedział, warto było przeżyć całe życie, żeby dostać taką nagrodę. No, to dla mnie był szok, że pan Tadeusz coś takiego powiedział. Pamiętam też jeden ze swoich dobrych kolegów, montażystę Marka Denysa, który chyba w trzeciej edycji dostał nagrodę za montaż. Ja stałem za kulisami, zszedł ze sceny, zalał się łzami, uściskał mnie, powiedział, nie wiesz co to ten kuda dla mnie znaczy. I miesiąc później już nie żył, okazał się, po prostu widział, że odchodzi, że jest tak strasznie chory. I to wszystko po prostu, czy Wanda Zeman, która jest guru, jest autorytetem polskiego środowiska, która dostała tych chorób mnóstwo. I która się wstydziła wręcz je odbierać, natomiast środowisko zawsze je składało w ręce, więc to jest tyle historii, zresztą no, niestety my zaczynamy Orły zawsze od takiego bardzo wzruszającego momentu, że wspominamy kolegów, którzy odeszli. I chcę powiedzieć, że właśnie myślę o tym, jak rozpoczniemy tegoroczne Orły i bardzo się denerwuje po prostu tym, że będziemy musieli pożegnać Małgosię Braunek, która była za Orłami od początku, a w końcu została laureatką tego roku, czy Krzysia Krause, która jest po prostu jednym z bohaterów Orłów. Także to też jest taki moment, myślę, bardzo prawdziwy. Mówi się czasami, że tych nagród jest dużo, ale myślę, że dla polskiego środowiska filmowego te nagrody są jedyne i niepowtarzalne, bo one są znacznie, znacznie cięższe niż tylko czerwony dywan. Bo to jest w pewnym sensie i podsumowanie, i rachunek sumienia, i uznanie tych, którzy czasami często w cieniu niedostrzegani nagle są wyciągani w światła rampy właśnie dlatego, że ludzie teraz cała tłumy i nagroda za osiągnięcia życia, to jest po prostu... Ludzie teraz gubią, zapominają. Słaby mózg, słaby mózg. Słaby mózg. Otrzyma. Powiedzieliście o tym roku, gdzie było tylko 14 tytułów. No, w tym roku faktycznie wygląda to inaczej. Ludzie nie mają pamięci. Dwie fabuły, 86 dokumentów. A to pijaczka zostawia jakieś siatki, jakieś wszystko w centrum. Chociaż tutaj niestety tylko jedno. No niestety. 86 tytułów. No tutaj dużo więcej, kilkanaście dla 42 fabuł. Aby człowiek był normalny. To by nie było krzywdy. 42 filmy to są również dokumenty. Proszę Państwa, tutaj był normalny. Filmy dokumentalne, które mają powyżej 70 minut, czyli są pełnometrażowe i były w kinach, my nagradzamy Orły. No bo jaka jest ta trójca? Pijak, pierwsza klasa, zły, pijak. Udało nam się to przeprowadzić, to dość trudny był proces, bo to oznaczało dołączenie wielu nowych członków i poszerzenie konkursu. No, ja Mareczka tu przestrzegałam przed piciem. Mareczka, nie pić, nie pić, nie pić. Pijak. Potem jest druga klasa, Jaśko, Kopciuch. Trzecia klasa, narkoman jakiś tam. Przecież miałeś, znałeś kogoś, kto był narkomanem nawet. Może nie wiedziałeś, może się, że potem dowiedziałeś, że ten ktoś jest narkomanem, prawda? Chociażby dlatego, że my mamy coraz więcej filmów dokumentalnych w kinach i to jest fantastyczne, że one po prostu trafiają do normalnej dystrybucji, a nie są narkomanem. Właśnie Orły temu służą, że... Z jednej strony Orły zauważają to, że coraz więcej dokumentów jest, a z drugiej strony nagradzają dokumenty. Skrót informacji Radia Tok FM. Wracamy tuż po nim. Do zobaczenia. Także widzicie Państwo, jaka trójca. Jak to sobie policzy, taka to ta trójca będzie. Jak to sobie w zależności, jak to sobie policzy, to taka, to ta właśnie trójca będzie. Także nie przesadzajmy, moi kochani, nie wygłupiajmy się, nie przesadzajmy. Żyjmy normalnie, w zgodzie i ze sobą, w zgodzie ze sobą żyjmy, z jakąś logiką, no bo po co być wariatem. Ja mówiłam Jaśkowi, słuchaj, zajrzyj do internetu, cały dzień się gapisz, jak schizofrenia przebiega u
człowieka. Coś nowego. Najpopularniejsze choroby psychiczne, odchyłki. Żebyś sobie mógł dać radę walczyć z tym. Opór, wojna, opór. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2000. Niech to będzie dla ciebie wojną, ostrzeżeniem. O no, o kosmitach, głupotach, takie kontynuacja zabaweczek z czasów dzieciństwa. No to jak człowiek wychowany był sam, samotnik, jeden, jedynak, no to tak potem jest, skutkuje, że wszystko dla niego. On się cieszy, no bo dziecko nie rozumie, ile to się krzywdy mu robi. Ile matka, ile ojciec, ile oni robią krzywdy. Jeżeli dogadają i te ciotki, mu te ciasta, mówi, że najlepsze. Ale on nie rozumie tego, że to jest, że one mu zło robiły. Ja mówię, no i co smakowało? Że najlepsze. No i teraz podporek. Bo tych ciotek nie ma, rodziców nie ma, matki nie ma, ojca nie ma, potworek jest lata. Ja mówię, słuchaj, naucz się tej solówki, Jaśku. I świnia się nie myje i się jakoś żyje. Świnia się nie myje i żyje. Świnia się nie myje i żyje. Mów to. Polaków walczy o awans do jutrzejszego konkursu turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Mów to, Jaśku. I świnia się nie myje i żyje. W Morzu Jawajskim ekipy poszukiwawcze natrafiły na 4 duże fragmenty wraku samolotu malezyjskich linii Air Asia, który rozbił się blisko tydzień temu podczas lotu z fragmenty do Singapuru. No. Więcej informacji o tym. Czyli, że zanim on spadł, już może eksplodował. Pierwsze radio informacyjne. Że jakimś wariatom się chciało dać, wysadzić w tym samolocie, to chyba nie po kolei mieli w głowie. Państwo zobaczą, nie po kolei mieli w głowie. Nie po kolei mieli w głowie. Magazyn filmowy, Patrycja Marek, książ w studiu i ze mną również w studiu Izabela Wójcik, Dariusz Jabłoński, a rozmawiamy o tegorocznych polskich nagrodach filmowych, czyli Orły 2015. No i zatrzymaliśmy się przy tych dokumentach, przy tym, że czyli widzicie Państwa, jak wariatów łatwo nabrać, jak wariatów łatwo oszukać. Samo to, że diabeł, jego pierwsze kłamstwo Adamowi i Ewie powiedział, nie umrzecie, będziecie żyć. Nie umrzecie. Oczywiście, że to było kłamstwo, bo oni zaczęli się starzeć i zaczęli umierać. No, umarli, no, umiera się raz. Umarli. No i diabeł, ponieważ oni zdążyli wydać niedoskonałe potomstwo Adam i Ewa. Adam żył 930 lat, no 650, Matuzalem 969 lat żył. Długo żyli, ale zaczęli się starzeć i umierać. Różnie to było. Matuzalemowi udało się żyć dłużej niż samemu Adamowi. Adam żył 930 lat, a Matuzalem 969. I to jest tak, że no, w sumie Matuzalem żył po Adamie. I ta cholera dyskusji, bo często są bardzo fachowe, dłużej żyła bardzo taki dokument, Matuzalem, no i czasami bardzo, czyli że ta cholera żyła dłużej, prawda? Żyła ochronę. No, no. Też, ale żyła dłużej. Prosili jednak o wejść do kultury. Tak, bo rzeczywiście często jest tak, że widzowie wszyscy wprowadzeni, no, bo tam są też właśnie nasi koledzy z członkowie Polskiej Akademii Filmowej. A nie chcą wyjść. Takie było spotkanie już ze wspomnianym Krzyśkiem Krause w zeszłym roku, kiedy... Płaczki żydowsko-katolickie wyłączamy. To niestety trzeba postawić światło i poprosić o przeniesienie się. Ale to też skoro się wiąże orły jako te płaczki. Polski film i bardzo się cieszymy z tego, że od kilku lat naprawdę ten polski film się tak mieni różnymi barwami, różnymi tytułami. Są to te płaczki żydowsko-katolickie. I mamy je. Nie przyjdę do iluzjonu i to dwa filmy. Wyłączam. Się dziennie. To naprawdę warto zrobić sobie taki przegląd polskiego kina. To jest wszystko, co było w ubiegłym roku i to jest jedyny i unikalny moment, kiedy można to zobaczyć, o tym dyskutować i oglądać takie płaczki żydowsko-katolickie z Radia Maryi.
wyłączamy. Możemy do woli, tak? Bogonie, no. Obce i tańczmy do woli, tańczmy do woli. Także ja przyjęłam ten hinduski prysznic. Zawsze zostawiam, proszę Państwa, drzwi otwarte, no bo mówię do tej lochy, ty locho moja, ty nie lej tej wody tyle do wanny. Bo szkoda tej wody, a ona nie rozumie ta locha. Popcwajo i czorcwajo. I ona tę wodę, proszę Państwa, leje. Moment, żeby rozdać Państwu. No ładny i koniec. Kilka takich karnetów do kina Iluzjan w Warszawie mamy teraz. I ja. Czyli, że odstępstwo, proszę Państwa, od pierwszych chrześcijan, to już było, proszę Państwa, w IV wieku, III. Tutaj mamy Kundalini, że Nirmala Devi jako największy autorytet moralny wszechczasów. Tu mamy, że Warszawa jest drugą Rumunią, drugim Rzymem, drugą Afryką jako słudzy szatana diabła, że katolicy są tymi typami drugiej kategorii. Tutaj na Mazowszu, prawda? Drugiej klasy, że chętnie służą diabłu, wrzeszczą, krzyczą, butelki tu rozbijają bardzo chętnie. Kto to będzie sprzątał, prawda? Także, proszę Państwa, dla Cygano, że do dziadogadów Jahwe jest nikim, bo Cygano, że do dziadogady, proszę Państwa, no 2,5 miliona tego tutaj jest, liczą te pieniądze, przeliczają te pieniądze. Nawet już przestali wierzyć w Jezusa. Tak, jeśli o mnie chodzi, to wyrzucili, to proszę Państwa, Jahwe, wyrzucili Jezusa, a po prostu papież i Maryja, że to małżeństwo. Nawet Żydzi tego papieża jakoś tak z szacunkiem do tego papieża, Żydzi. No, że ten Janek Witek to nawet mówił, proszę Państwa, że ten Jan Paweł II jeszcze wtedy, kiedy nie był księdzem nawet, a udało mu się to, dostarczał sarin do obozu zagłady. To pokazujemy tutaj, jak bardzo byli w czasie Nerona Głupiego, kiedy on żarł i straszne rzeczy robił. Neron. Pierwsi chrześcijanie się nie dali, bo woleli umrzeć honorowo, bo on ich rzucał na pożarcie lwom. Prawda? Na pożarcie lwom rzucił. Ale tak się zaczyna po prostu jakaś taka robota. I myślę, że ale też nie, ale z drugiej strony jest przecież pod mocnym aniołem. Taka robota, imieniny kot. Są służby specjalne, patyka Wegi, to jest też... Także pozdrawiajmy się pocałunkiem świętym, bądźmy grzeczni, bądźmy mili dla siebie, nie postępujmy po faryzejsku, po saduceuszowsku, czy saduceuszowsku. No oni wtedy, kiedy żyli w pierwszym wieku naszej ery, to są te nasze groby pobierane. Przecież trzeba wiedzieć, że faryzeusze, że Saduceusze to są te, proszę Państwa, groby pobielane. To są te groby pobielane z pierwszego wieku naszej ery. Także ty, kochanie, nie bądź faryzeuszem, nie bądź saduceuszem. Kochaj Maryję, swoją matkę prawdziwą, a nie jakąś taką Maryję, co może w niebie jest, pewnie już w gronie tych 144 tysięcy, którzy są wykupieni, proszę Państwa, do nieba. To jest w czym wybierać i 144 tysięcy. I to, o czym Darek mówił, wybiera Darek jakiś to są mniej głośne. Ateista, żyją, Darek jakiś dupek. Bo u nas Darkowie to są artyści. U nas w ogóle wszyscy, proszę Państwa, którzy tu biorą udział w Radiu Żok FM Eurokoncita Ekstra, są w jakimś sensie artystami. Nie rozumiem, o czym ty mówisz, bo to jest też tak, że przyzwyczajamy się do dobrego, a zostają nam w głowie takie filmy, które są wściekle oryginalne, które idą po prostu jeszcze dalej niż wszyscy inni, tak jak Ida była takim filmem i jest zresztą na cały czas idzie po świecie. Czy Mapusza, czy Nikifor, to są takie filmy, które ja szczególnie lubię. I oczywiście to jest fajnie mieć takie filmy, ale one też nie rodzą się co chwilę. Do tego twórcy muszą dojrzewać, ale też dojrzewają moim zdaniem, patrząc na tę kartę do głosowania, patrząc co robią koledzy, oglądając o staruszkach, o babciach, o felciach, o Felicji Boskiej, o tym, o tak. Przeskacze wyżej niż wszyscy koledzy, mimo że drużyna jest dobra. Ja myślę, że polski kino także ma wiecie normalnie, państwo, to znaczy jest dobrym, o babciach, felciach, o dobrą tym, kinematografią, a raz na jakiś czas będziemy mieli duże fajerwerki.
To też jest trochę tak. Zawsze wyżej srają niż dupę mają. No bo przecież wiadomo, że ten facet, co reżyseruje jakiś taki film Nicky Ford, to on by się nigdy nie chciał wcielić. Proszę Państwa, nigdy by się nie chciał wcielić w Nicky Forda. Albo może w Jezusa, gdyby się nigdy nie chciał wcielić w Jezusa. A przecież Jezus to bardzo piękna rola tutaj. Film polski, pasja. Film dla rozrywki. Jak dużo zrobił, Państwo zobaczą dobrego, prawda? Film pasja. No, może facet się poświęcił i dobrą robotę zrobił, proszę Państwa, bo po co grać jakieś głupoty, skoro można zagrać pasję. No. Po co grać głupoty, skoro można było zagrać pasję. I on to zrobił i szczęśliwy facet. No, dobrze zrobił, że zagrał pasję. No ja bardzo ciekawa jestem, co... Ciekawa, ona jest ciekawa. Ta baba jest ciekawa. Początek w zasadzie roku, czyli styczeń, to ta są kolejne dwa filmy, na które dość mocno wszyscy czekają, czyli to jest Ziarno Prawdy, Borys Kalankosza, to jest Hiszpanka Łukasza Barczyka. No i już dwa tytuły, które są kompletnie różne, a oba są wyczekiwane i się zgadzam, to są dwa tytuły, które warto będzie i dużo ludzi na nie czeka. Jest kilka filmów, które są w planach, tak, które też bardzo ciekawie się zapowiadają i ten rok, mam nadzieję, że je przyniesie. Niemy, Bartka Konopki, to jest fantastyczny scenariusz, który dobrze znamy i któremu kibicujemy, ale też może Agnieszka Holland zrobi Olgę Tokarczuk. Mm. To wszystko są takie filmy, które będą ciągnęły, mamy nadzieję, ten polski film coraz wyżej. Ta babka i tykawa. Będą powodowały, że każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Także kochajmy się, moi drodzy parafianie. Nie narzekajmy na siebie, nie narzekajmy. Coś do przeżuwania. Nie narzekajmy, bo może być dużo gorzej. Inspiracyjną. Tego bym życzył polskiemu filmowi. Myślę, że wszyscy tej różnorodności się cieszymy. Co więcej, zaczęło tak się mówić w zeszłym roku, że rodzi nam się kino gatunkowe. I że już są takie oznaki tego, że polscy twórcy sobie całkiem nieźle w tym kinie gatunkowym dają radę i już przestają się go bać, czy może przestają go uważać za gatunek może drugiej kategorii. No i tak było chociażby właśnie z Jeziorakiem, czyli takim pełnokrwistym kryminałem, który w zeszłym roku został pokazany, ale krytycy tutaj również do kina gatunkowego zaliczali i Miasto 44 Jana Komasy, zaliczali też do kina gatunkowego Bogów Łukasza Falkowskiego, czyli to kino, które opiera się na emocji, na także proszę Państwa, tego diabła przeciwstawnych bohaterach, to wszystko poznacie jego metody działania, to on po prostu ucieknie od Was. To jest profesor, który ma 6000 lat. Ten profesor jest mądrzejszy od tej waszej doktor Pawłowicz, habilitowany, bo to u was jako rabbi, to musi mieć tysiące tytułów, wy od tego nie odejdziecie, bo dla was jak ktoś jest tak już bardzo uczony, to jest od Pana Boga święty, że chwyciliście Pana Boga za ogon, a diabła za... Pana Boga za nogi, tak? No, a diabła za ogon. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że my wciąż jesteśmy w ruchu. Nasze radio, PKFM Euro, Conchita Extra. Ani wolno, ani szybko, nie spieszy się. Tak jak wy do tacy, to już lecicie, bo to warto. My cały czas jesteśmy w ruchu i po amerykańsku, na luzie amerykańskim. Nie szybko, nie wolno. Także trzeba coś ludziom zawsze dać. Bądź misjonarzem, bądź pionierem, bądź pionierką i uśmiechnij się. Nie bądź debilem, nie bądź wariatem. Bądź dobry dla ludzi. Udzielaj się, bądź inteligentny, bądź mądry, a nie głupi. No bo człowiek, no Biblia mówi na przykład tak w psalmie, rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. No a przecież ten Bóg istnieje, przecież ten Bóg jest. Przecież ten Bóg istnieje, przecież ten Bóg jest. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Bóg. Jest Bóg, tylko że ten diabeł też jest jakimś Bogiem. Także ty uważaj,